Witam Państwa bardzo serdecznie na tym dzisiejszym jakże miłym spotkaniu, podczas którego, drodzy Państwo, chcemy jako Zarząd Powiatu po raz kolejny wyróżnić Panią Prezes Tomaszowskiej Akademii Taekwondo, Panią Martę Mysur-Biskupiak. Witamy bardzo serdecznie, jak i również tutaj trójkę młodych zawodników, którzy osiągnęli wyjątkowe sukcesy. Nie ma czwartego, ale to już pani trener opowie nam tutaj, jakie wyniki osiągnęły poszczególne osoby. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witamy również na tej konferencji członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, pana Michała Czechowicza, pana Marka Kubiaka. Witam również naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, panią Beatę Stańczyk. Drodzy Państwo, w poprzednim roku spotykaliśmy się tutaj w tej sali, gratulując sukcesów zarówno pani trener, jak i grupie zawodników, która przynosi nam chlubę. Nie tylko tutaj na arenie powiatu, ale z tego co ja pamiętam na arenie całej Polski, a nawet w zawodach międzynarodowych. Jest nam bardzo miło, że mamy właśnie takich młodych, wspaniałych zawodników, którzy chcą ćwiczyć, którzy chcą poświęcać swój wolny czas po to, żeby siebie doskonalić, ale też, żeby właśnie móc rywalizować w swoich kategoriach wiekowych z tymi najlepszymi na poziomie całego kraju. Pozwólcie Państwo, że na początku przeczytam list gratulacyjny dla pani Marty Mysur-Biskupiak. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i podziękowania za wkład pracy na rzecz osiągnięć sportowych zawodników Tomaszowskiej Akademii Taekwondo oraz upowszechnianie zasad fair play w postawach i zachowaniach sportowców. Jestem przekonany, że pani zaangażowanie w te sukcesy jest znaczące i zasługuje na wyjątkowe uznanie, a osiągnięcia podopiecznych stanowią doskonałą promocję powiatu tomaszowskiego w regionie, kraju i poza jego granicami. Życzę dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy oraz wytrwałości w pełnieniu misji trenera, a także pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Szczęść Boże, podpisał starosta Tomaszowski, Mariusz Węczynowski. Dołączają się tutaj obecni członkowie Zarządu Powiatu do tych życzeń, jak i również pani naczelnik. Pani trener, bardzo proszę. Pani Michale, proszę bardzo. Kwiaty za pani. Już, szanowni Państwo, wręczę ten bukiet kwiatów dla pani prezes. Chciałbym serdecznie pogratulować, tak jak pan starosta już powiedział, po raz kolejny jesteście u nas gośćmi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że tak wspaniale reprezentujecie powiat tomaszowski na wszystkich arenach, gdzie występujecie. Życzę wszelkich sukcesów, dalszych sukcesów. I czego mogę sobie jeszcze życzyć i Państwu? Jeszcze więcej tak wspaniałych osiągnięć. Gratuluję, wszystkiego dobrego. Proszę przyjąć ten bukiet jako wyraz naszego podziękowania. Dołączymy się do gratulacji pani Marku. Dziękuję bardzo, a teraz zapraszamy panią trener do zabrania głosu i do przedstawienia tych wyjątkowych zawodniczek, jak i również czwartego nieobecnego w dniu dzisiejszym. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz witam i bardzo dziękuję panie starosto za to dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że jesteśmy po raz kolejny gośćmi właśnie tutaj, że możemy odbierać gratulacje i wyróżnienia dla naszych zawodników. Taekwondo to bardzo trudna dyscyplina, dlatego że jest to nie tylko rywalizacja na macie, ale przede wszystkim nauka i ciężka praca wytrwałości w swoich postanowieniach i celach. Taki zawodnik, który pracuje u nas często przez bardzo długi okres czasu, jest narażony na ciężką pracę, na bardzo, można powiedzieć, mozolne treningi. I ten sukces postępuje przez ogromny, ogromny czas. Natomiast dziś jesteśmy tutaj dlatego, że
przede wszystkim kobiety, tak jak mamy taką większą ilość kobiet, ale oczywiście chłopcy i mężczyźni u nas też trenują. I bardzo się cieszę, że właśnie moi adepci idą w moje ślady i reprezentują, można powiedzieć, już nasz kraj. Może zacznę od Natalii Gielzak. Natalia jest jedną z uczennic Tomaszewskiego Liceum. No i jednocześnie też adeptem Tomaszewskiej Akademii Taekwondo. I Natalia od samego początku, odkąd pamiętam, zachowała się bardzo, można powiedzieć, dużą wytrwałością, dużym zaangażowaniem, tak jak każdy z ćwiczących. W słoweńskim Kopel, gdzie odbył się Puchar Świata w 2022 roku, stawała na podium i jakby słuchała hymnu Polski pierwszy raz. Więc jest medalistką, złotą medalistką Pucharu Świata. Nieobecny tutaj z nami Aleks Wójcik także. Ale także na podium Pucharu Świata stawała Anita Szoptarska. Jest to bardzo młoda zawodniczka, bo Anitka jest dopiero juniorką młodszą. Także jeszcze nie przekroczyła magicznej granicy 15 roku życia, a już osiąga tak ogromne sukcesy. Jest pretendentką oczywiście i jakby zauważona już przez trenerów reprezentacji Polski, więc mam nadzieję, że już niedługo będzie mogła legalnie nosić tego orła na piersi i wystartować z ramienia reprezentacji Polski. I także osiągnąć to, o czym marzy każdy z ćwiczących, czyli ten pierwszy etap dojrzałości w taekwondo i egzamin na czarny pas. No i Zuzanna Mieszczarkowska. Zuzia jest tytanem pracy. Obecnie jest medalistką Mistrzostw Polski Juniorów i Mistrzostw Polski Seniorów. Zatem ten przeskok z kategorii juniora do seniora jest ogromny, dlatego że kategoria juniora jest do 18 roku życia, natomiast seniora do 35, więc te zawodniczki już bardzo doświadczone, które też startują od wielu, wielu lat, są też zawodniczkami z bardzo dobrych klubów, czy ocierają się też o właśnie kadrę narodową. A Zuzia potrafiła stawić temu czoła i naprawdę, no, tak jak wszystkie dziewczyny, pokazała ogromne serce do walki. Bardzo mnie cieszy to, że każdorazowo ci zawodnicy wygrywają. To zwycięstwo nie jest takie, że jest tam tylko dwóch czy trzech zawodników w kategorii, która z nich ma pierwsze miejsce względem losowania, a jest ich naprawdę bardzo wielu. Często konkurencje, w których startują moi zawodnicy, zakrawają nawet około 40 zawodników w kategorii w systemie pucharowym, więc po prostu każda przegrana wiąże się z tym, że zawodnik odpada. Natomiast wygrana prowadzi do sukcesu i do tego upragnionego medalu, więc tutaj brązowy medal na takich zawodach jest wspaniałym osiągnięciem, a co dopiero stanięcie na pierwszym miejscu Pucharu Świata i wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego tego, że jesteśmy Polakami i tego, że to my właśnie przywozimy do kraju tak ogromne trofeum, jest moim największym sukcesem. Także wielkie gratulacje i jeszcze raz serdeczne podziękowania Panie Starosto, Państwo członkowie zarządu i Pani Naczelnik na Wasze ręce. Jest nam niezmiernie miło. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Trener. A teraz zapraszam do zabrania głosu Pana Marka Kubiarka. Szanowni Państwo, no i Wy, drodzy młodzi sportowcy. Ja się bardzo cieszę, że odnaleźliście pewną pasję w swoim życiu, że ten sport daje Wam taką radość. No i co? I życzę po prostu, abyście się jak najbardziej realizowali w tej swojej pasji, w swoim sporcie, osiągali sukcesy, tak jak Pani Prezes, Pani Trener powiedziała. Życzę Wam tego, żeby każdy z Was na arenie międzynarodowej kilka, może kilkanaście, a może kilkadziesiąt razy usłyszał nasz hymn Mazurka Dąbrowskiego i był tym pierwszym zawodnikiem na świecie, w Europie. Tego wszystkiego Wam życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam do zabrania głosu Panią Beatę Stańczyk. Proszę bardzo. Pani trener, drogie dziewczęta i pozdrawiamy chłopca, którego nie ma, Aleksa. Taekwondo to dyscyplina, w której ćwiczy się ciało i umysł. Musi tutaj nastąpić równowaga. Ja jestem wielkim zwolennikiem, jako światowiec to mówię, wychowywania przez sport. I bardzo się cieszę, że Pani Marta nadal tutaj w Tomaszowie
propaguje tę dyscyplinę, dyscyplinę olimpijską, że tych młodych osób przybywa, że pani przeprowadza te młode osoby przez okres dojrzewania, okres bardzo trudny, i pozwala tym młodym ludziom mądrze przejść przez ten czas. Dziewczyny, ja wam serdecznie gratuluję i oczywiście podziwiam za to, bo musicie pogodzić i szkołę, i swoją pracę w klubie akademii, i dajecie radę. Także za to wielkie brawa i to, co już dzisiaj tu wybrzmiało, co powiedziała i pani prezes, i moi przedmówcy, że to piękne, iż jedziecie w świat i stajecie na podium. Wszyscy wtedy słyszą Mazurka Dąbrowskiego, a my jesteśmy dumni, bo jesteście z powiatu tomaszowskiego, z Tomaszowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam członków zarządu do wręczenia listów gratulacyjnych dla naszych wyjątkowych zawodników. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życzymy jeszcze kolejny sukces. Mazurek Dąbrowski wybrzmiewa jak najczęściej. Serdecznie gratuluję dotychczasowej osiągnięć. Naprawdę, zabierze głos, naprawdę. I tutaj jeszcze proszę bardzo, są upominki. Proszę bardzo. Tak. Nie, niebieskie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I teraz, drodzy państwo, zapraszam Natalkę do zabrania głosu. Bardzo proszę. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za to, że zostaliśmy zauważeni i docenieni przez nasz powiat. Dziękujemy za wspaniałe nagrody. Jest to dla nas niesamowita motywacja do dalszej pracy, tak samo ciężkiej, a nawet jeszcze cięższej. Spełniamy nasze marzenia. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego na zawodach rangi międzynarodowej. Bardzo dziękujemy za tę konferencję, dziękujemy za to wsparcie i mamy nadzieję, że będziemy tylko i wyłącznie się rozwijać i pokazywać, że taekwondo jest naprawdę dyscypliną ważną i dyscypliną, która naprawdę się rozwija. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, piękna, wspaniała, mądra i taka dojrzała wypowiedź. Drodzy państwo, oczywiście nas wszystkich cieszy, że mamy takich młodych, wspaniałych zawodników, zarówno dziewczęta, jak i chłopców, ale no, jeszcze raz takie serdeczne podziękowania dla pani trener, bo ona jest tą osobą, która stara się wydobyć te wszystkie talenty od tych najmłodszych poprzez kolejne grupy wiekowe. Także pani trener, chcielibyśmy tutaj się spotykać co miesiąc. Jeśli będą takie rzeczywiście sukcesy, to serdecznie zapraszamy. Tak, jeszcze wejdę w słowo, pani starostwo. Pani do mikrofonu właśnie. Oczywiście no, mamy już decyzję oficjalną z Polskiego Związku Taekwondo, że jesteśmy po raz kolejny docenieni. W tamtym roku organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Seniorów, oczywiście także przy wsparciu naszego powiatu. W tym roku organizujemy Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, także jedną tutaj z naszych nagrodzonych będziemy mogli oglądać podczas zmagań i tej rywalizacji o Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych. Będą one w terminie 2-4 czerwca na terenie Areny Lodowej w naszym mieście, w Tomaszowie Mazowieckim, więc bardzo się cieszę już teraz, że będziemy mogli być gospodarzami. Oczywiście z tej strony i z tego miejsca zapraszamy już serdecznie teraz wszystkich i jakby zachęcamy do oglądania tego, czym jest taekwondo, no i zarażania się tym i właśnie powodowania tego, żeby wśród młodzieży i dzieci zaszczepić tą pasję zdrowej rywalizacji i takiego czegoś nowego. Także już serdecznie zapraszamy w czerwcu do Tomaszowa i cieszymy się, że będziemy mogli realizować tak ogromną ogólnopolską imprezę.
Dziękujemy bardzo, na pewno będziemy obecni. Dziewczęta, jeszcze raz Wam bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów i kolejnego spotkania tutaj z nami, żebyśmy mogli obwieszczać mieszkańcom powiatu tomaszowskiego, jaką mamy wyjątkową młodzież. Proszę Państwa, to są takie radosne chwile, naprawdę. Te młode dziewczęta są naszymi ambasadorami poza granicami naszego powiatu. To nas bardzo cieszy, to też jest zachęta dla innych do tego, żeby właśnie uprawiać taekwondo, żeby w ogóle zacząć się ruszać i uprawiać sport, bo w dzisiejszych czasach, jak sami Państwo wiedzą, no czasami jest ta trudność wyjścia poza dom, prawda, odejścia od komputera i wykonania jakichś chociażby podstawowych ćwiczeń. A tutaj mamy młode dziewczęta, którym po prostu się chce, które zachęcają wszystkich swoich rówieśników i nie tylko do tego, żeby podejmować właśnie takie wyzwania. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Mówię tutaj o mediach za to, że w ostatniej chwili, ale jednak przyjęliście nasze zaproszenie i pojawiliście się na tej jakże miłej konferencji prasowej.